Prawda futbolu, prawda Zibiego, po meczu Polska-Holandia na PGE Narodowym. Jesteśmy w Warszawie, prezes jeszcze w centrum Warszawy, aż za chwilę uda się w drogę do domu. Natomiast jaka jest twoja impresja po tym spotkaniu? Bo wczoraj pozwoliliśmy podobnie, sobie... Podobnie jak wszystkich. Antyfutbol? Czy antyfutbol? Antyfutbol. Jakby był antyfutbol, to byśmy 10 przegrali. Natomiast było jasno widać, że nie mamy jakiejś idei, jak grać z takim przeciwnikiem, że było widać, że pasuje nam to, że oni cały czas utrzymują się przy piłce, bo nie było żadnego pressingu, tylko było takie spokojne przesuwanie. Na koniec 2-0, rezultat, który nie oddaje supremacji drużyny holenderskiej na boisku. Według mnie mogło być też 3-4-1, bo mieliśmy jedną okazję, oni tak samo mieli jeszcze jedną, dwie okazje. Natomiast no, my to tak patrzymy na to w kontekście tego, co się może stać, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Ja za daleko bym nie szedł i nie mówiłbym o mistrzostwach świata. No, to nie jest Zibi taki wstęp, taki antrakt, taki prawdziwy sprawdzian, taka Holandia? No, ale my ciągle idziemy, my ciągle żyjemy każdym następnym meczem. My mamy następny mecz w niedzielę, który jest wart kilka milionów euro. Mecz, który spadek z grupy A do grupy B to Solstak. Zupełnie inni przeciwnicy. Tak. Zupełnie inny odbiór kibiców, inny odbiór reprezentacji. Frekwencja na narodowy? Inne obwarowania ze sponsorami, inna frekwencja na narodowy, inne pieniądze spraw telewizyjnych i potem granie w grupie B wcale nie jest takie proste i myślenie, że jak się spadnie do grupy B, to potem za rok, za dwa lata się wejdzie z powrotem do grupy S, absolutnie błędne, czyli żyjmy tym meczem, przygotujmy się do tego meczu, natomiast potem będziemy mieli mistrzostwa świata i patrzenie na coś przez pryzmat mistrzostw świata w ogóle jest troszeczkę błędne. Oczywiście, można się zastanowić, dlaczego Łęgowski wszedł na 4 minuty, a Kamiński był na trybunie. No, chyba nikt mi nie powie, że Łęgowski jest przewidywany do tego, żeby wyszedł na boisko a jest, z Meksykiem. Jest szansa, że będzie w 26 na mundial taki Łęgowski? Nie wiem, mnie to absolutnie na dzień dzisiejszy nie interesuje, kto jest 26, bo na boisko wychodzi 11 i musi mieć tych 11, 14, którzy są w dobrej formie. Natomiast było wczoraj na boisku trochę takiego, można powiedzieć, zamieszania totalnego, które spowodowało, że pewnie jeżeli mieliśmy jakieś wątpliwości przed meczem, to po meczu te wątpliwości jeszcze bardziej urosły i odpowiedzi, można powiedzieć, ten mecz nie dał nam odpowiedzi prawie na żadne na żadne pytanie. No to dla mnie jest ciekawy wątek, bo mi się wydawało też komentując czerwiec, komentując marzec, mówiłem tak, Czesław jest mocny marcem, reprezentacja jest mocna meczem ze Szwecją. Komentując czerwiec, mówiłem, reprezentacja jest w chaosie, Czesław jest osłabiony jako selekcjoner czerwcem, bo był chaos taktyczny, personalny, prawda? No, ale ja mam czerwiec sobie troszeczkę no dobrze, no to jesteśmy, na boku, bo to nie jest łatwo, no przyjechali... grać 4 mecze w... Zibi, no to przyjechaliśmy we wrześniu, na naszą twierdzę, która przestała być twierdzą. Powiedzmy sobie szczerze, no jeśli przegrywamy trzeci mecz rzędu na narodowym, czyli Węgry, Belgia i teraz Holandia, no to już nie jest twierdza, prawda? I atmosfera mimo kompletu publiczności też brzmiała i była. Ta porażka z Węgrami, byśmy się zastanowili, to była najlepsza porażka, jaką polska piłka mogła ponieść. Bo gdybyśmy nie przegrali z Węgrami, to byśmy mieli takie ścieżki na Mistrzostwa Świata, nie wiadomo, czy byśmy na te Mistrzostwa Świata w ogóle pojechali, bo musielibyśmy być zupełnie w innym koszyku, na pewno nie gralibyśmy z Rosją i różnie to można, czyli wiem, że inna ścieżka. Inna ścieżka. Natomiast no, rzeczywiście masz rację. No, 3 mecze, 3 porażki. Po co się rozwodzić za to? Ale nie, o porażkę z Holandią na bieżąco poproszę cię o refleksję. Przegraliśmy z drużyną lepszą, drużyną, która gra. No dobrze, a na jakiej zasadzie przegraliśmy? Czy wiedziałeś, czy zagramy trójką, czy czwórką? Zobacz, mecze Czesława Michniewicza ze Szwecją czwórka, z Holandią na wyjeździe przy 2-2 czwórka. A wczoraj znowuż wracamy do... Piłka to nie matematyka, to nie ma, to nie jest piłka, to nie jest tak, że jak grasz trójką, to wygrasz, jak grasz czwórką, to przegrasz i tak dalej. Są jakieś elementy powtarzalności. Myśmy zagrali na pewno dobry mecz ze Szwecją i ja się troszeczkę mogę powiedzieć, dziwiłem się wczoraj, kiedy żeśmy to zmienili, bo jeżeli coś dobrze funkcjonuje, a to funkcjonowało dobrze w meczu ze Szwecją, to po co zmieniać tą czwórkę na trójkę? A trener doszedł do takiego wniosku, natomiast my oceniamy efekty. Tak. To, cośmy widzieli. Natomiast efekt był raczej żenujący. No, efekt nie był za dobry. Można powiedzieć, że moglibyśmy o tym meczu mówić godzinami, wyżywać się na niektórych piłkarzach, ale. No nie jest to twój styl, rozumiem. Wydaje mi się, że dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy
pojechali do Cardiff, zagrali dobry mecz, bo mówię, zwycięstwo dają jakiś taki pozytywny power, pchnięcie do przodu, natomiast porażki to są wielkie znaki zapytania. I ta porażka, widzę nawet taki odbiór społeczny, jest bardzo negatywny, bo wszyscy, że tak powiem, są troszeczkę zmęczeni tym meczem i widzę nawet nie tylko ciebie, ale kilku innych dziennikarzy, którzy mają wpływ też na opinię publiczną, na wszystko, że ten odbiór jest szalenie negatywny. Okej, bo ja wczoraj przy notach pozwoliłem sobie na tablicy umieścić słowo antyfutbol, ale dałem znak zapytania, bo ja nie chcę rozstrzygać, przesądzać. Ja lubię rozmówców, starałem się dopytać Artura czy Bożydara o to ich odbiór. Natomiast tak jak patrzę na dwa ostatnie mecze reprezentacji, na narodowym, z Belgią i z Holandią, miałem wrażenie, że troszeczkę chcemy mieszać beton, ale też bez efektu, że brakuje agresji, brakuje stanowczości tej drużynie, brakuje pomysłu personalnego i taktycznego, znaczy jakiś pomysł jest, ale na koniec on się nie przekłada na efekty. Jak ty patrzysz? Tak jak ty, podobnie, no tak to wyglądało wczoraj. No to jedną rzecz jeszcze. Wiesz, że czasami my dziennikarze, bo już jesteśmy mądrzy po meczu, natomiast wczoraj miałem tak, że... Ale nie, poczekaj, nie dałeś mi skończyć wątku, bo wczoraj trener Engel, który był w studio Polsatu Sport, po meczu nie miał satysfakcji. Wiesz, że on się źle czuje z porażką reprezentacji Polski. Każdy normalny człowiek się źle czuje. Natomiast powiedział tak, mówiliśmy pewne rzeczy w studiu przedmeczowym. Na przykład, że korzystajmy z piłkarzy w formie, w dyspozycji. Jak mamy takich napastników, to zagrajmy na dwójkę napastników. No, ale oczywiście, można powiedzieć, korzystajmy z napastników, z ludzi, którzy w formie, to jest bardzo dobre, fajne stwierdzenie. Natomiast trzeba powiedzieć, że wczoraj zawodnik, który w naszej drużynie jest w największej formie, tak, najlepszy. No, wczoraj zagrał słaby mecz, prawda? Bo on dosłownie do jednego daliśmy mu piątkę, przeciętną notę. No, wyżej oceniliśmy Zalewskiego i Zielińskiego. Zero strzałów lewy. Nie oddał jednego strzału na bramkę przeciwnika. Czyli wydaje mi się, bardziej trzeba mówić gdzieś kompleksowo, bo myśmy wczoraj grali trójką w obronie albo piątką, jak to woli. Mhm. Natomiast na wahadłach mieliśmy dwóch zawodników, którzy według mnie są dużo lepsi w fazie ofensywnej niż... Ale to też tak widać było, jeśli chodzi o Frankowskiego. To nie było w ogóle. Ta drużyna wczoraj to była taka dziwna. Ta drużyna, jak wyszła na boisko, to według mnie była drużyna bardzo ofensywna. A nie było. Na boisku grą swoją absolutnie w pierwszej połowie to nie by była drużyna, która miała grać ofensywnie, ale z tej gry ofensywnej nic nie wynikało totalnie. Totalnie nic nie wynikało. To był słaby mecz bardzo przeciętny. Kilka pytań na przykład. Nie wiem, dzisiaj, żeby dobrze grać, to trzeba mieć od tyłu od razu rozgrywać piłkę. Wiadomo, że masz dwójka środkowych obrońców w innej fazie. Glik, wiadomo, jest tym takim, można powiedzieć, zaporą nie do przebycia. Zawodnikiem, który trzy razy lepiej się w zadaniach destrukcyjnych niż w konstruowaniu akcji. Bednarek dużo nie gra, czyli nie można było od niego za dużo wymagać. Natomiast tego, czego mi brakowało, to też środkowej linii, żebyśmy my potrafili grać piłką w środkowej linii. Ty do mnie, a do ciebie, widzisz na pozycję. My jak gramy w środkowej linii, to jest bardziej podanie do tyłu, do bramkarza, a nie jest to żadna kreatywna gra, nie jest to żaden atak pozycyjny. Tu były pewne problemy. Dyspozycja na pewno wielu zawodników dała wiele do myślenia i wydaje mi się, że ja na tym bym zakończył, to znaczy ja jako Zbigniew Boniek, wy to możecie sobie rozmawiać ile chcecie. Ja to chciałbym, żeby reprezentacja zagrała mecz z Walią, gdzie co najmniej zremisuje, bo to nam daje dalej grupę A i to jest bardzo ważne dla przyszłości polskiej reprezentacji, dla przyszłości piłkarzy, wiadomo, że ta reprezentacja po Mistrzostwach Świata na pewno będzie musiała się troszeczkę zmienić, przebudować, bo niektórzy zawodnicy mogą powiedzieć dziękujemy, do widzenia, mamy po 30 czy 35 lat, czyli granie z dobrymi daje ci większe A tu dopytam cię, tu z czatu, mecz wyglądał jak za Jurka Brzęczka niestety. Ja nie będę musiał takich rzeczy to stosunkować. Myślałem, że największym bajerantem to był ten, który ma obywatelstwo portugalskie, a według mnie to był bardzo dobry Czernet skończył, jak się skończyło, czyli mecz. Mecz wyglądał fatalnie, mecz wyglądał źle, mecz wyglądał tragicznie, natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Nie zgodzę się, że wygląda jak za trenera Brzęczka, bo sobie nie przypominam, żebyśmy za trenera Brzęczka przegrali jakiś mecz oficjalny na Stadionie Narodowym. Też nie. 0-0 było za Austrią. Rozumiem, że nie przegrywaliśmy. Oczywiście, że nie przegraliśmy, byśmy grali ostatnich 16 meczów
kiedy ja byłem prezesem, oczywiście to ja nie jestem odpowiedzialny za wyniki reprezentacji, tylko za inne rzeczy byłem. Mhm. Natomiast sytuacja statystyczna była taka, że za 16 meczów, za Nawałki, za Brzęczka i za Sołzy, żeśmy 16 meczów... Nie liczysz Fornalika, liczysz od Nawałki. Oczywiście liczę Fornalika, liczę od Nawałki. Kiedyś mogli to jakoś ułożyć całą reprezentację, sposób funkcjonowania reprezentacji, obozy i tak dalej, i tak dalej. To było 16 meczów, 13 zwycięstw, 3 remisy. No dobrze, to zatraciliśmy w jakimś stopniu. No nie zatraciliśmy, tak się skurzyło, żeśmy grali z dwoma dobrymi drużynami, z Belgią i Holandią, czy te porażki można gdzieś tam wkalkulować, pewnie byłoby dużo lepiej, żeby te porażki były po innych meczach. To cię tęskno za Paulo Sousa. Tak, ja nie tęsknię w ogóle za Paulo. Za Paulo Sousa. No tam, no bo wiadomo, że jak to się trochę... najlepiej z nurtem rzeki, jak to się mówi, z nurtem rzeki, bo cię sam nurt rzeki unosi i najlepiej na kogoś nadawać, krzyczeć i tak dalej. Natomiast ja uważam, że na przykład Paulo Sousa to był zawodnik, który na przykład Lewandowski, Żył u Sousy, i cała drużyna była skonstruowana według Lewandowskiego. I według mnie tu jest pierwsze pytanie, które trzeba sobie zadać. Co jest największym, najbardziej pozytywnym elementem polskiej drużyny? Lewandowski. Milik, Świderski, który bardzo pasuje też dobrze do Lewandowskiego, bo Milik z Lewandowskim dobrze grali 5 lat temu. W ostatnich 5 latach bardzo rzadko grali ze względu na kontuzję, na inne historie grali razem. Czyli naszym największym szczęściem, naszą największą siłą jest środkowy napastnik i to, co się dzieje wokół niego. Mhm. Czyli teoretycznie powinniśmy grać tak, żeby dać mu możliwość pokazania tego, co umie, bo to się zamienia na punkty. Jasne. I według mnie do tego powinniśmy dążyć. Do tego trzeba dostosować cały plan. Ja zawsze mówię, że tak, jak zagrasz 10 meczów dobrze w defensywie i zremisujesz, to masz 10 punktów, ale jak przegrasz 6 meczów, a 4 wygrasz, to masz 12 punktów. Czyli trzeba wykorzystać potencjał. Nasz potencjał największy gdzie jest? W ofensywie. I trzeba umieć to wykorzystać. Oczywiście mamy też problemy na niektórych pozycjach, wynikające z tego, że zawodnicy nie grają w klubach albo grają inaczej, ale teoretycznie muszę powiedzieć, że na pewno trener Michniewicz ma mniej problemów niż Sousa. Niż Sousa, bo Sousa musiał budować drużynę z zawodnikami, którzy rzeczywiście mieli problemy w klubach. Natomiast tutaj jesteśmy na takiej, można powiedzieć, fali pozytywnej. Jest wielu piłkarzy, no dobrze, to dopytam cię jednak, może być Świderski obok lewego, może być Milik. Piątek, może być każdy. Ale czy nie... Może grać Szymański. No ale to dlaczego nie gramy na dwóch napastników? Nie wiem, Romek, a to my robimy, prawda, jak to nazwać, prawda? Prawda z Ibiego. Prawda z Ibiego, my sobie możemy pogadać, my nie gramy, co chcesz, ja ci powiedział, zapytaj się Czesława. Ale ja go pytałem kilka razy. I on, wiesz, jak to tłumaczy, że musimy też popatrzeć na pewne rzeczy, że też ci ofensywni piłkarze za Lewandowskim mogą wykorzystywać wolne przestrzenie. Zapytałem Roberta Lewandowskiego wprost, tak jak rozmawiam z tobą, jest na Prawdzie Futbolu wywiad z poniedziałku. Pytanie, jeden czy dwóch napastników? Dwóch, zdecydowanie. To jest odpowiedź Roberta. Ale ten ci prosty przykład, myśmy z Hiszpanią. No tu, meczu o co? Wyszliśmy na dwóch napastników. Świderski towarzyszył Lewandowskiemu. Zieliński towarzyszył Świderskiemu i Lewandowskiemu. Puchacz był na prawej, na lewym wahadle, na prawym, na Jóźwiak był na prawym. Grał Moder, prawda? Także wszedł w pewnym momencie na boisko Kozłowski. Kozłowski szedł na prawie pół godziny. Ważne elementy, jak drużyna chce funkcjonować mentalnie. To wszystko, wiesz, że w sporcie wszystko odbywa się w głowie, prawda? Tak. No i myśmy pod tym względem wczoraj pokazali, że my jesteśmy coś bojaźliwi, baliśmy się przeciwnika. Mówi się, no to była dobra drużyna, która pokazała dobrą piłkę, no ale to nie są piłkarze aż tak wielcy, żeby taki mecz była aż taka. A jak ich odbierasz przewaga? Taką krytykę kibiców też Milika? Widziałem, że też symbolem tej krytyki gdzieś jest wypowiedź Krzyśka Stanowskiego, który powiedział, że ma dość Milika w kadrze. A ja uważam, że gdyby dać sygnał Milik, Lewandowski, to też jest inny sygnał dla drużyny, a dwóch napastników w ogóle. Jest inny sygnał dla Holendrów, dla Belgów, dla Meksyku. Nie masz takiego wrażenia, że jak dajesz tego jednego lewego, to już jesteś uboższy w tym meczu z Meksykiem. No, wydaje mi się to w rozmowie z tobą. Ja tą rozmowę słyszałem, to Robert sam powiedział, że jasne. Jeżeli jest nas dwójka na polu, to jest łatwiej. Jeżeli mnie muszą kryć, to ktoś jest bardziej wolny. Jeżeli kogoś innego muszą pokryć, to ja mam troszeczkę więcej miejsca. Wiadomo, że to był system optymalny, no ale każdy jest
trener jest odpowiedzialny za wynik drużyny, za to mentalnie, jak to widzi, jak sobie to wyobraża. Skoro trener tak sobie to ustawił, no to my możemy krytykować, bo po przegranym meczu wszystko jest do krytykowania. Mm-hmm. Po wygranym meczu, ja to widziałem kiedyś, jakby po jakimkolwiek wygranym meczu, ale słabym, żeście wszyscy mówili, że było dobrze. No wiesz, wynik, futbol to gra na wynik, na zibi, no. Podobno, no ty... podobno do 12 lat. Nie gra się na wynik, podobno się gra o coś innego. Oczywiście, natomiast no wczoraj, no wszechsłabo to było, no powiedzmy sobie szczerze, słabo, natomiast ja tutaj, ja tą drużynę, za zawodników za dobrze znam i ja też potrafię krytycznie i spojrzeć krytycznie na niektóre rzeczy. Uważam, że ta drużyna musi mieć więcej jakości piłkarskiej w środku pola. Mhm. Jakości piłkarskiej. Panowie, umówmy się, dzisiaj defensywny pomocnik musi wygrać piłkę. Mhm. To jest pierwsza podstawowa, żebyśmy tak, jakbyśmy zobaczyli, kto gra w Barcelonie na środku pomocy, grają wszyscy piłkarze delikatni, którzy są dobrze piłkarskie, byśmy tak zaczęli iść po drużynach, to już ten czas, że w środku pola na defensywnym musi grać ktoś, kto połamie nogi przeciwnika. Soluj, tak, to nie o to chodzi. To pewnie nie o to chodzi, bo nawet nie można grać już dzisiaj ostro, bo jeśli jak przez przypadek lepniesz na nogę, to już masz żółtą kartkę. Czyli my musimy bardziej dbać o tą jakość piłkarską. Nie jest łatwo, bo mówię, dzisiaj Żurkowski gra mało, Bielik zaczyna grać i najwięcej gra Grzegorz Krychowiak, ale gra gdzieś w Arabii Saudyjskiej i ja nie wiem, czy tam, jaki tam jest futbol, czy jakie tam są wymagania, jak tam motorycznie sytuacja wygląda. O Szymańskim słyszę różne rzeczy, dobre, fajne. A jak go oceniasz? Uważam, że gra tak jak wszyscy. Ja pamiętam Szymańskiego z Legii, Szymańskiego wczoraj to było to samo. Szybki, taki energiczny. Parę lat minęło. On energiczny, bardzo, 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 bardzo ruchliwy. Ale muszę powiedzieć, jak kiedyś poszedłem zobaczyć mecz Lazio-Feyenoord, chyba 2 tygodnie temu i został po 45 minutach Szymański zmieniony. To jest to zawodnik, który ma dobrą technikę użytkową, jest bardzo szybki, energiczny i przyspiesza grę. Nie zwalnia, tylko przyspiesza grę. No pewnie wczoraj, jak tak samo jak pozostali zawodnicy, no nie należał, nie był to jego najlepszy. Nie był tego najlepszy mecz. My w Polsce czasami mamy problem i zawsze krytycznie o Zielińskim mówimy, a ja zawsze... Zieliński wczoraj był najlepszy. Nie, to był najlepszy. Ja zawsze mówię jedną rzecz. Jakbyśmy mieli w środkowej strefie 5 Zielińskich... To grałbyś 5? Oczywiście. Zieliński może grać jako defensywny pomocnik. No, Zieliński gra w trójce w Napoli, gdzie jest 2 skrzydłowych i napastów. Ale Zieliński też grał w dwójce. W zeszłym sezonie niektóre mecze grał nawet jako prawie defensywny, bardzo cofnięty, takim playmakerem. Żeby w piłce wygrać, trzeba mieć piłkarzy, którzy umieją grać w piłkę, to jest proste. No. Żeby wygrać wyścig kolarski, musisz umieć jeździć na rowerze. Żeby grać w piłkę, to trzeba mieć tak głowę, umiejętności, ale trzeba mieć grać w piłkę. No dobra, no to... Ja specjalnie dodałem na tablicę Zielińskiego z De Jongiem. Już kończymy, wiem, że się spieszysz na samolot. Natomiast dopytam cię, Zieliński bardziej cofnięty, obok niego Żurkowski, Zalewski w linii pomocy. Bo Żurkowski, dzisiaj możemy powiedzieć, że Żurkowski może grać, bo jest fajny, ciekawy. To jest zawodnik, który na pewno bardzo dużo biega, który jest niebezpieczny, lubi się w drugim czasie włączyć. Ale jeżeli Żurkowski przez następne 2 miesiące nie będzie w ogóle grał w piłkę, no to pewnie z Żurkowskiego nie będziesz miał żadnego... Efekty, zresztą to było wczoraj widać po Bednarku, no, który był w dobrej formie, Bednarek, który grał w Southampton zawsze i wszędzie, tak. A Bednarek wczoraj to dwaj inni, bo inni piłkarze. Ja życzę Jankowi, żeby jak najszybciej wszedł do składu, żeby grał, bo jednak jak ci tych minut brakuje, to ci brakuje timingu, umiejętności przejęcia piłki i wiele, wiele innych czynników tam decyduje. To dopytam cię jeszcze jedno zdanie. Piłkarze grający w piłkę w linii pomocy, to jest klucz do tego, żebyśmy wybrnęli z problemów, plus czwórka w obronie w ogóle? Muszę o to zapytać. Czwórka? My jesteśmy drużyną, która jest w trzeciej dziesiątce rankingu FIFA. No dobrze. No. FIFA. My możemy zrobić niespodziankę, bo możemy zrobić coś wielkiego. Jedziemy na Mistrzostwa Świata, wszyscy mówią, że to jest obowiązek. Guzik, prawda, że to jest obowiązek, bo my jesteśmy wśród 13 drużyn europejskich, które jedzie na Mistrzostwa Świata, a federacja jest 55. Tak. Czyli jesteśmy w elicie, która jedzie na mundial. Jesteśmy w elicie. Chcielibyśmy i mamy do tego prawo, kibice mają do tego prawo, żeby na mistrzostwach cieszyć się z sukcesami naszej drużyny. Dlatego, żeby cieszyć się z sukcesami naszej drużyny, trzeba mieć nadzieję, że wszyscy będą w formie, że będzie dobrze funkcjonowało, że piłkarze na co dzień grali w klubie, będą nabiegani, bo my bez tego, że jesteśmy nabiegani. Natomiast no, wczoraj widziałem kilka rzeczy, które mnie troszeczkę zaskoczyło. Na przykład, nie wiem, Kamiński. No. Chyba jeden z najlepszych zawodników naszej ekstraklasy w zeszłym sezonie. Dzisiaj jest w Niemczech. Gra. Mniej więcej, ale gra, jest w formie i tak dalej. I nagle go widzę na trybunie. Mi się wydaje, że Kamiński jest bliższy
wyjazdu na Mistrzostwa Świata niż Ringowski, który był rok w Walencji, którego Walencja nie wykupiła. W drużynie młodzieżowej Walencji. Który jest bardzo ciekawym, który jest bardzo ciekawym zawodnikiem. Wczoraj tam nie pękł w tym pojedynku z Dumfriesem. Co tu nie pękł, no pękł, nikt nie pękł. Kozłowski też nie pękł w moim czuł z Hiszpanią. To nie o to chodzi. No, niech ten chłopak gra w reprezentacji, niech zacznie grać w Walencji 21. Natomiast mnie takie rzeczy trochę zdziwiły, że ten na trybunie, a ten nagle 4 minuty wszedł. Na 4 minuty. Nie bardzo tego rozumiem. Wydaje mi się, że trzeba sobie to wszystko dobrze poukładać, zrobić tak, bo trochę potencjału mam. No mówię, my jesteśmy drużyną, która ma takie widełki, że może naprawdę z wszystkimi wygrać, ale my też możemy albo prawie powalczyć z wszystkim, tak jak z Hiszpanią czy tak z Anglią. Ale niestety mamy też takie widełki, że możemy z wieloma przegrać. Trzeba te widełki dlatego zmniejszyć. Taka dotkliwa porażka z Belgią. Musimy to wszystko zmniejszyć. Poza tym druga sprawa, graliśmy z Holandią na wyjeździe, graliśmy bez Roberta Lewandowskiego, żeśmy zremisowali 2-2. Mhm. Graliśmy wczoraj. A tam był fight. No Zibi, no są. No był fight. Sam wiesz dobrze, że czasami trzeba powalczyć. Był fight. Była agresja. Chyba to było po Belgii, tak? Po tak, po Belgii. Porazy, czyli było zupełnie inne nastawienie psychiczne. To wszystko to, co ja powiedziałem, to jest wszystko w głowie. To wszystko zależy. I nawet graliśmy bez Roberta, żeśmy zremisowali 2-2. Wczoraj graliśmy z Robertem, żeśmy przegrali, żeśmy grali słabo. To znaczy, wcale nie znaczy, że to wina Roberta, wręcz przeciwnie. Robert jest fantastycznym, dobrym piłkarzem. Ale ja muszę powiedzieć, wczoraj to nie podobało, jak Robert na boisku na niektóre rzeczy reagował. Tak? No bo Robert jest, można powiedzieć, Robert jest takim papieżem polskiej piłki, prawda? No jest guru, jest top player absolutny i tak dalej. I my potrafimy po meczu ocenić, czy Robert był dobrze obsługiwany, czy Robert chciał. Natomiast Robert czasami, jak zacznie tam wszystkich troszeczkę... Czyli lider nie może besztać piłkarzy na Morawie. To znaczy nie chodzi o besztać, nie wiem czego, ale tu ręką, ty idź tam. Trochę nie pasuje. No, piłkarz wychodzi, wszyscy graliśmy w piłkę i gramy 90 minut na maksa, najlepszego. Potem jeżeli Robert wybiegał, zrobił wszystko, nie dostawał piłek, nie był wspomagany, no to my to widzimy, potrafimy to ocenić. Natomiast no, wczoraj to nie wyglądało najlepiej w wykonaniu no, prawie nikogo. No, oprócz mnie, no, kto się uratował? Według mnie uratował się Śliński, wczoraj Zalewski w pierwszej połowie. Był naprawdę, nie bał się pojedynków na jeden. Widać technika użytkowa, przyjęcie ważne. Piłki. Na pewno podobał mi się Kibior w pierwszej. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest niepotrzebne. Granie Kiwiora, Glika i Bednarka w trójkę to jest jednego za dwóch bocznych obrońców. To na się mi się wydaje, to znaczy ja nie wystawię. Czesiu najlepszy mecz, który zagrał. To chciałbym tylko przypomnieć, Czesiu najlepszy mecz, który zagrałeś. Kasz, Bereszyński, Glik, Bednarek. Jeżeli Glik, Bednarek, ktoś jest w słabszej formie, to masz alternatywy. Masz Kiwior, masz Wieteskę, masz Bielika, możesz mieć kogoś innego. Czyli po co szukać, po co zmieniać. Poza tym Kiwior też jest znakomity jako defensywny pomocnik, bo grywał tak. A poza tym ma tą dobrą lewą nogę, dobrą ma technikę użytkową. Ja tu bym powiedział tak, no wczoraj to wyglądało słabo, bardzo słabo, ale najważniejszy mecz, ja tu się nie zgodzę i nie analizuję niczego. W kontekście mundialu, kontekście tylko mówisz Cardiff, teraz, tu, Walia. Jak my w niedzielę przegramy, nie daj Bóg, jakbyśmy w niedzielę przegrali czy coś takiego, no to będzie taki trochę krajobraz po bitwie. Jesteśmy bardzo dużo stratni, bardzo wiele rzeczy nam ucieknie po przegranej bitwie. Natomiast my musimy pojechać do Cardiff i uważam, że polską drużynę stać absolutnie. Jestem przekonany, że my w mecz Cardiff albo wygramy, bo my jesteśmy od nich piłkarsko, oni są lepsi w rankingu od nas. Ale my piłkarsko mamy większy potencjał. Mamy piłkarzy cwańszych, piłkarzy bardziej inteligentnych, piłkarzy, którzy potrafią grać z kontrataku. Wiadomo, że to nie będzie łatwy mecz, bo u nich tak każdy rzut z autu to jest bałagan, bo tam mają takich po 2 metry, prawda? Idą do przodu, są niebezpieczni. Konkretni są czasami. I strasznie im też będzie zależało. Czyli na nich to jest mecz 1-0, to utrzymali się w National League. No, tak jak mówię, to jest mecz, który ma swoją też wartość ekonomiczną. To dopytam cię, ostatnie pytanie. Czesław zarządza kryzysem, takim naprawdę kryzysem, tu i teraz. Te dni, dzisiaj jest piątek, sobota, jutro podróż już do Cardiff, już w niedzielę mecz, ten kalendarz. No, z wami nie jest łatwo, bo to kurde, co z nami? No bo każdy przegrany mecz jest kryzys. Wiesz, co taki jest, no w piłce każdy przegrany mecz, mówię, po meczu z Węgrami to było, to wydawało, że świat się skończył, całe szczęście, żeśmy z tymi Węgrami przegrali, bo byśmy z tymi Węgrami nie przegrali. Nie wiadomo, czy bylibyśmy w mistrzostwach świata, także umówmy się, no w piłce są porażki, są
są zwycięstwa i sytuacja na pewno nie jest fajna, na pewno nie jest łatwa. Dzisiaj żyjemy w świecie mediów społecznościowych, gdzie tak jak my robimy analizę, robią wszyscy na lewo, na prawo, słuchamy, widzimy, czyli zarządzanie tym na pewno nie jest sytuacją prostą, łatwą. Natomiast jedyną drogą na wyjście z problemu to wiesz co, jest wyzdrowieć, a wyzdrowieć to znaczy zremisować albo wygrać. Prawda Zbigniew Boniek, Roman Kołtyń, Prawda Futbolu. Zalajkujcie, jeśli się podobało. Bardzo dziękuję.